Komitet Wyborczy Jarosława Gowina, szóstka, toruńska szóstka. Mhm. Witam serdecznie, nazywam się Katarzyna Błądek-Mikołajczyk. Jeżeli chodzi o mnie, rzeczywiście startuję w wyborach do Europarlamentu z pozycji szóstej, na liście szóstej Jarosława Gowina. Jestem bardzo mocno związana z Toruniem, ponieważ tutaj pracuję zawodowo oraz uczyłam się, studiowałam. Natomiast pochodzę z gminy Łysomice, dokładnie z Tużna. W chwili obecnej jestem w gminie Łysomice również radną. Chyba jedna z młodszych osób, jeśli nie najmłodsza na tej liście, akurat w tym okręgu. No tak się składa, że nie badałam naszych kandydatów po PESEL-u, natomiast też tak słyszałam. Ale myślę, że wiek w niczym nie przeszkadza. A co takie młode osoby do polityki ciągnie? Ponieważ z reguły słyszy się, że ta polityka jest taka niezbyt przyjemna, a często wręcz można by powiedzieć taka nieprzyjemna, o tak by można chyba to ująć, czasami nawet brutalna. Powiem tak, rzeczywiście tak jest. Natomiast też spotykam się z różnymi trudnościami, będąc radną, czasami z jakimś niezadowoleniem, czasami spotykam się z mieszkańcami i rozmawiam naprawdę na trudne tematy. Natomiast politycy mają największy wpływ na kreowanie naszego środowiska, w którym żyjemy. Ja reprezentuję rzeczywiście młode pokolenie. I to pokolenie, dla tego pokolenia chcę działać. Nie ma wielu działaczy w moim wieku, dlatego ja się wypowiadam w imieniu moich kolegów i koleżanek. No właśnie, a jak znajomi patrzą na tą politykę, bo wśród młodszych to nawet w sumie często nawet nie wiedzą, kto to, kim jest prezydent, nie oszukujmy się. Powiem tak, rzeczywiście młodzi ludzie wychodzą z założenia, że to ja sam jestem w stanie zadbać o swoje interesy, nikt inny. Natomiast ja wychodzę z innego założenia. Rzeczywiście dzisiejsza młodzież, ludzie wchodzący na rynek pracy borykają się z różnymi problemami, no bo ciężko jest w chwili obecnej o dobrą pracę i nawet myślę tutaj o województwie kujawsko-pomorskim i bardziej chyba są zatroskani o życie codzienne niż myślenie o polityce. Zawsze mówią, że to mnie nie dotyczy. Natomiast ja uważam, że jak najbardziej tak. Moi koledzy, moje koleżanki bardzo mocno mnie wspierają w moich działaniach. Kibicują mi, za to im serdecznie dziękuję. A jak kampania w ogóle przebiega w tej chwili? Bo wchodzimy w taki etap ostateczny, można by powiedzieć. Ostatni tydzień, dwa. Czymś zaskoczycie wyborców? Powiem, w Toruniu, może tu w regionie? Ja nie dysponuję takimi środkami finansowymi, które mogłyby w jakiś nadzwyczajny sposób kogoś zdziwić. Przyznam, że na kampanię wyborczą maksymalnie mogę przeznaczyć do 700 zł. I teraz pewnie się moi kontrkandydaci z innych partii śmieją, bo mają pewnie ze 100 razy więcej. Natomiast ja przede wszystkim docieram do moich znajomych na Facebooku. Zaplanowałam kampanię z ulotkami na terenie mojej gminy. Liczę na moich przyjaciół właśnie z mojego regionu. I myślę, że na chwilę obecną to tyle spotkania. A co takiego wasza partia ma, żeby głosować na was, a może bezpośrednio już personalnie na panią? Mhm. No jeżeli chodzi o mnie i o nasz program, rzeczywiście jesteśmy partią, która pojawiła się jakąś chwilę temu na arenie partii politycznych w Polsce. Ja uważam, że powinno się właśnie głosować na partie, które mają zupełnie inne podejście, bo w chwili obecnej partie rządzące niestety się ze sobą kłócą. Bardziej są to koligacje personalne niż dbanie o interes społeczeństwa. Czyli co, zgoda buduje, a nienawiść rujnuje? Tak, dokładnie. My chcemy patrzeć zupełnie inaczej, chcemy działać na rzecz społeczeństwa i być poza tym konfliktem. Jeżeli chodzi o program wyborczy, cały można znaleźć na naszej stronie www.polskarazem.pl. Dokładnie się z nim zapoznać. Dotykamy w nim o rzeczy takie codzienne, czyli dobro rodziny, dobro młodych osób, które wchodzą na rynek pracy, które zakładają rodzinę. Chcemy zmniejszenia biurokracji, uproszczenia tej biurokracji, zlikwidowania CIT-u czy PIT-u.
No więc kampania, że tak powiem, taka już bezpośrednia, docelowa, można nawet to chyba nazwać uliczna trochę. No i wtedy co wyborcy na to? W jaki sposób dyskutują? Problemy jakie przedstawiają? W ostatnim czasie spotykaliśmy się z małymi przedsiębiorcami. Myślę tutaj o toruńskich rynkach, bazarach. No i rozmawialiśmy o takich powszednich sprawach, o tym, że hipermarkety są zbyt dużą konkurencją. O tym, mówiliśmy o tym, jak dużym firmom ułatwia się funkcjonowanie na polskim rynku, a jak się gnębi rzeczywiście tych drobnych przedsiębiorców. I my chcemy odwrotnie, żeby mali przedsiębiorcy mieli więcej swobody w działaniu. Kampania była przyjmowana. Taki liberalizm gospodarczy, tak? Dokładnie tak. Jeżeli chodzi o wyborców, jak to wiadomo, no różnie. I reagowali na nas bardzo dobrze, i niektórzy z większym sceptyzmem. Natomiast myślę, że będzie dobrze.